Taniec z gwiazdami. Adam i Iza Małyszowie o ślubie córki. Sykut ciągnęła ich za język jak tylko mogła. I wyciągnęła niemało Taniec z gwiazdami 12. Izabela Małysz i Stefano Terracino zatańczyli rumbę, a na parkiecie pojawił się także Adam Małysz. Jaka niespodziankę miała dla małżonków produkcja show? Co powiedzieli o weselu córki? W poniedziałek 6 września obejrzeliśmy drugi odcinek 12. edycji Tańca z Gwiazdami. Nie zabrakło wzruszeń i zaskakujących zwrotów akcji. Niespodziewanie skrytykowana przez jury została Oliwia Beniuk i to nie tylko za taniec. Odpadli Fit Old Boy, czyli Wojciech Węcławowicz i Paulina Biernat. Wzruszające chwile produkcja zafundowała Izie Małysz i jej obecnemu na widowni mężowi Adamowi Małyszowi, a oni zdradzili nieco informacji z wesela ich córki. Taniec z gwiazdami 12. Izabela Małysz i Adam Małysz razem na parkiecie. Trwa 12. edycja programu Taniec z gwiazdami. Rozpoczęła się 30 sierpnia. Do rywalizacji o kryształową kulę obok Izabeli Małysz i Stefano Terracino stanęli Oliwia Bieniuk i Michał Bartkiewicz, Juras i Wiktoria Omyła, Denis Urubko i Jania Lesar, Kinga Sawczuk i Jakub Lipowski, Radek Liszewski i Lenka Klimentowa, Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz, Wojciech Węcławowicz i Paulina Biernat, Sylwia Bomba i Jacek Jeszkę, a także Kajra i Rafał Maserak. Pożegnaliśmy już dwie z wymienionych paragrafów. Jak zaprezentowała się na parkiecie w drugim odcinku żona Adama Małysza? Iza Małysz i Stefano Terracino zatańczyli rumbę. Zarówno Iwona Pawlowicz, jak i Michał Malitowski zwrócili uwagę na ogromny stres, z którym walczy. Michał Malitowski podkreślił, stajesz na wysokości zadania. Iwona z kolei poradziła jej, żeby postarała się wyluzować i nawet zaproponowała, że ja przytuli, co powinno dodać sił Izie, bo w końcu uznawana jest za najostrzejszą z sędziów. Oceny, jakie przyznali jurorzy, mogły satysfakcjonować Izę. Andrzej Piaseczny przyznał 7, Iwona Pawlowicz 6, Michał Malitowski 4, a Andrzej Grabowski dał 8. W sumie zebrała 25 punktów, plasując się w środku stawki. Producenci programu zrobili niespodziankę publiczności i widzom, prezentując fragment nagrania z wesela Izabeli i Adama Małyszów. Wszystko to w nawiązaniu do sobotniego wesela córki pary, Karoliny Małysz. Małżonkowie nie ukrywali, że to był dla nich niezwykły weekend. Sami są w związku od blisko 25 lat. Kiedy zobaczyli wideo ze swojego wielkiego dnia, nie ukrywali wzruszenia. Proszę się nie śmiać, to było ponad 20 lat temu, powiedział skoczek. Podróż sentymentalna niewątpliwie sprawiła im niemałą radość. Paulina Sykut ciągnęła ich także za język na temat ślubu córki. Były dwa dni góralskiej zabawy, mówiła Iza. Było ciężko, dodał Adam, pierwszy dzień skończył się o 8 rano. Góralskie wesele. Drugi dzień do drugiej, ale już bez nas. Stefano dojechał, żeby jeszcze potrenować. Opuścili salę o 8, potem pojechaliśmy, żeby troszeczkę się przespać. Ja się bardzo bałem, bo mimo wszystko ja się bardziej stresuję na widowni niż żona tutaj. Iwona Pawlowicz nie powstrzymała się i złożyła obietnicę, że jak tylko Adam pojawi się w programie, to ma u niej gwarantowane 10 punktów. Sykut zapytała jeszcze, jakie to uczucie wydawać za mąż córkę, wspaniałe, ale wiadomo, że teraz już to dziecię wyfruwa z gniazda i będzie troszkę smutno. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia ze ślubu Małyszów. Trzeba przyznać, że niespodzianka udała się produkcji.